ferii śląskie rozpoczęte. Dzieci w Węgierskiej Górce mają przed sobą mnóstwo atrakcji przez zbliżające się 2 tygodnie. Co podczas tych ferii zimowych OPG w Węgierskiej Górce oferuje dzieciom? Staraliśmy się przygotować bardzo bogaty program. Już dzisiaj, jak to Państwo widzieli, uczestniczyli, zaczęliśmy tak indiańsko, zabawowo. Takie zajęcia będziemy prowadzić również w piątek do południa i w przyszłym tygodniu także będzie i marynarsko, i zasportowo, i bajkowo, także nie będzie cały czas jedno i to samo. Będziemy starać się zmieniać i również będziemy się tutaj odpowiednio przygotowywać do danej sytuacji. Natomiast popołudniami w środy i w czwartki mogą nawet już tutaj troszkę starsze dzieci również, a nawet dorośli uczestniczyć, bo będą zajęcia plastyczne. Chcemy poznać tajniki dekupażu, a także pobawić się trochę maszyną i poszyć takie swoje własne maskotki lub jakieś takie inne drobne rzeczy. Czyli jeżeli dzieci nie mają zajęć gdzieś na dworze z rodzicami, nigdzie nie wyjechały, to mogą się schronić u Was, znaleźć tutaj zajęcia i różne ciekawostki. Tak, nie tylko u nas, również zapraszamy do naszych filii bibliotecznych, tam także jest dużo zajęć przygotowanych dla dzieciaków. Nie tylko trzeba będzie tam czytać książki, ale panie przygotowały bardzo dużo ciekawych, artystycznych zajęć. Będą też zabawy ruchowe, więc serdecznie zapraszamy. Gdyby ktoś nie mógł tutaj do Węgierskiej Górki dotrzeć, to w Cięcinie, w Żabnicy, jak i w Cisty również są przygotowane zajęcia. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, tam jest dokładna rozpiska kto, kiedy, gdzie i jak. Serdecznie zapraszamy. Tak, a ferię zakończymy tak już na wesoło. Będzie organizowany bal karnawałowy 23 lutego. Tutaj w ośrodku zapraszamy wszystkie dzieciaki. Mamy dużo fajnych niespodzianek. Oprócz fajnej muzyki i tańców, zabawy, będzie również takie fotolustro. Także też będzie można sobie zrobić zdjęcie, plus jakieś inne konkursy z nagrodami. Zapraszamy. Oczywiście każdy w stroju, tak? Fajnie by było, żeby każdy się przebrał w strój karnawałowy, no w końcu to jest bal karnawałowy, więc liczymy, że jak i dzieciaki, także rodzice się przygotują odpowiednio do tego. Czyli jeszcze raz 23 ten bal i o której godzinie? O 16. Zapraszamy również tutaj w imieniu Stowarzyszenia Węgierka, bo to będzie taki integracyjny bal, żebyśmy się wspólnie poznali i razem bawili. Węgierska Górka, Beata Gojek-Kasprzak, WG Media.